Tak właśnie, kończy się to nagranie. Zła dziewczynka, MIA na rozpoczęcie dzisiejszego wydania Radiowego Domu Kultury. No wiadomo, MIA nie należy zapraszać na sportowe wydarzenia, no chyba, że ktoś ma na ten temat no jakieś takie naprawdę swobodne podejście. Ale nie będziemy dzisiaj rozmawiać o MIA, nie będziemy rozmawiać o sporcie. Radiowy Dom Kultury dzisiaj, jak to ująć? Bardzo krakowski, bardzo muzyczny i bardzo gościnny. Goście, goście, czyli to, co kochamy najbardziej. I zaczynamy od razu, nie ukrywając niczego, ze mną w studiu Shina. Dzień dobry. Dzień dobry. I Daniel, dzień dobry. Dzień dobry. Słychać, że nasi goście są, no nie wiem, czy to słychać, że ze Słowacji, ale słychać, że jesteście z, że nie jesteście z Polski. Bardzo się cieszę. Zespół Longital, tak dobrze się wymawia waszą nazwę, jak to wypowiedzieć poprawnie? Tak. Z takim akcentem Longital? Longital. Dobrze. To jest nasza niespodzianka na to, aby to wczesne popołudnie stało się miłe, przyjemne i żeby wprowadzić się naprawdę w dobry nastrój. Plany mamy napięte i będziemy je realizować skrupulatnie. Gdyby ktoś był niecierpliwy i chciał już teraz się dowiedzieć, to oczywiście znajdzie informacje na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam nas widać w artykule zatytułowanym Werdeku pierwsza gwiazda Sacrum Profanum, bo dzisiaj także po godzinie 13 poznamy pierwszą gwiazdę tego krakowskiego, co ciekawe, festiwalu. Ale ten Kraków w kontekście zespołu Longital też jest ważny, ponieważ jesteście u nas, rozmawiamy, słuchamy waszej muzyki, a potem o 19:30 w Krakowie koncert. Tak, tak, tak. Macie tak zamiar zdążyć, tak? No. Wszystko się uda, ale to nie jest wasza pierwsza wizyta w Krakowie, nie jest to wasz pierwszy występ w Polsce. Historia zespołu jest znacznie dłuższa i myślę, że o tej historii trzeba byłoby trochę opowiedzieć, bo strasznie ładnie i bardzo poetycko opisaliście ją sami w internecie. Czy te fakty zgromadzone tam przez was, czyli o dwójce ludzi, którzy mieli marzenia, którzy kochali muzykę, ale oddzielnie, studiowali jakieś naprawdę trudne rzeczy, ale spotkali się pewnego dnia i założyli zespół. To rzeczywiście tak było? Ta historia tak wyglądała? To jest prawda. Czysta prawda. Tak było. I pracowaliśmy tak, zrobiliśmy różne rzeczy w życiu. W życiu. Tak, pracowaliśmy dla kogoś ciągle. Sprzedawaliśmy swoją pracę do komuś, kogoś, ale tak, jeden punkt, tak zdecydowaliśmy nie mieć plan B. I jak się powie po słowacku, siedzieć na dwóch stoliczkach, siedzieć na dwóch krzesełkach. Nie chcieliście się. Nie chcieliśmy. To jest niemożliwe. Czyli w pewnym momencie zdecydowaliście, że zostawiacie swoje poważne zajęcia i zajmujecie się na poważnie muzyką. Tak, tak. To było w roku 2000, tak? W roku 2000, tak. Cieszy i tam zdecydowaliśmy się. A możecie zdradzić do tego roku 2000, zanim podjęliście decyzję, czym się zajmowaliście? Każdy z was? Ja pracowałam jako grafik i tak trochę robiłam wszystko, taka dziewczynka dla wszystkiego. I Daniel był nauczycielem. Ja jestem wykształceniem, tak się spowie, tak się po mówi, tak, z wykształcenia. Doktorem matematyki. I tak mi się udało zakochać muzykę, że w ten moment już nie było możliwe zajmować się matematyką. Ale ja myślę, że coś z tego używam. Zna liczyć. Tak, tak? Umie liczyć cały czas. Umie liczyć. To dobrze, to się przydaje pewnie. Albo do 10. No dzięki. Aha, no to macie jeszcze dwie płyty do nagrania, tak? Żeby do 10, to już tak. Słuchajcie, zaraz posłuchamy muzyki, bo to jest oczywiście najważniejsze. Wydaje mi się, że wasza muzyka idealnie pasuje do trójki, że te dźwięki, nie będę nadawała żadnych etykietek, też zabrzmią doskonale o tej porze. Więc najpierw posłuchamy muzyki z płyty, piosenki, którą wybraliście, a potem zdarzy się w naszej audycji i też muzyka na żywo. Ale zanim na żywo, to powiedzmy, czego posłuchamy z płyty. Jest to ostatnia nasza płyta Teraz. Bardzo polski tytuł. Tak, tak. To międzynarodowi dla Polski i Słowacji. Ale po słowacku to samo dokładnie znaczy? Tak, tak. Teraz, teraz. I co to znaczy? Tak, tak. Po polsku? I tylko, tylko po polsku. No. I tylko po polsku i po słowacku jest to. Po czesku jest to teć. Tak. Inne języki to nie mają, tylko polski i słowacki mają to słowo. Teraz. Teraz. No. To teraz na naszej antenie płyta Teraz. A piosenka ma nazwę Tak. A tak to słowacko tak, to jest to też tak. Nie, a to nie znaczy nie. Po słowacku nie. Tak nie znaczy jest, ale to znaczy są. To znaczy to. Aha, czyli więc. Tak więc właśnie. No, albo coś. No. Ciężko powiedzieć, co to znaczy. No właśnie, no teraz właśnie. Teraz właśnie, no. Teraz właśnie.
tak blisko, tak wysoko, tak nisko, tak głęboko, tak płytko. Tak płytko, tak daleko, tak blisko, tak wysoko, tak nisko, tak głęboko, tak płytko. Tak właśnie brzmi zespół Longital na płycie. Nagranie tak z płyty teraz, a nasi goście w studiu, Shina i Daniel. Raz jeszcze mówię wam dzień dobry. Dzień dobry. Tuż przed swoim krakowskim koncertem, który już dzisiaj w klubie Migawka o godzinie 19.30. Taka właśnie nastąpi szybka podróż z Warszawy do Krakowa. Mam nadzieję, że nic nie zakłóci tej podróży, nawet jestem pewna. Opowiedzieliśmy delikatnie o początkach zespołu, a mianowicie o tym, że dwoje ludzi z różnych stron spotkało się i zajmuje się muzyką. No i że tej muzyce poświęciliście się. To jest taka bardzo odważna postawa. Wiele osób chodzi na kompromisy ze swoim takim pragnieniem wyrażania się artystycznie i jednocześnie z życiem. Konsekwencje tej decyzji są wyłącznie pozytywne, kiedy już postanowiliście, że muzyka właśnie, że zespół, że razem i zaczęliście zajmować się tym na poważnie, to ma jakie plusy, jakie zalety? Wszystkie plusy to ma. My jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zrobiliśmy tą decyzję. Tak. I polecamy to wszystkim, co mają artystyczne marzenia, albo jakiekolwiek, bo gdzieś czytałem, że na drodze serca i nie jest możliwe się zgubić. I to było taka, to jest taka esencja tego, co my czujemy i co chciałbyśmy też powiedzieć przez muzykę, ale też przez to, co żyjemy. Bo jest też ciężko. Czasami są różne takie rzeczy pod trasę, co... Doświadczenia i to, ale ta podstawa to, że robimy to, co lubimy,
To jest super. A te trasy to są trasy naprawdę dalekie, no bo graliście i w Stanach Zjednoczonych i właściwie w Europie, chyba wszędzie. Czy jest jakiś kraj, którego nigdy nie odwiedziliście w Europie? Są takie. Grecja. No to trzeba zaczekać. No, ale to z drugiej strony. Grecja i Hiszpania, tak? Tam jeszcze nie. Byliśmy na południu. No. Ale czy różnice w odbiorze muzyki mają jakikolwiek związek z miejscem, w którym gracie? Czy też to nie ma najmniejszego znaczenia, kiedy tak podróżujecie ze swoją muzyką? Jest to bardzo, bardzo duża różnica mentalności w tym, jak w kulturalności tych różnych miejsc. I ja byłem bardzo zaskoczony, jak pierwszy raz graliśmy na Polsce, jak ludzie czują muzykę. Niesamowite. A to było strasznie dawno temu, prawda? No, to było 2006 coś. Tak? No, a ja już miałem takie czucie, że coś jest tutaj bardzo ciekawego, co się dotyczy publiczności, bo ja się wychowałem na polskiej muzyce, czytałem non-stopa, Jazz Forum i tak słuchałem polskie radio i tak to było takie okno dla mnie do muzyki ze Słowacji. Czyli podejrzewałeś już, że też publiczność może być jakaś i ten odbiór. No to dosyć dużo osób podkreśla. Natomiast z takich opowieści artystów o tym, że rzeczywiście publiczność reaguje różnie, to mam w głowie cały czas i to jest związek z Krakowem, że kiedyś Jonsi z zespołu Sigur Rós opowiadał nam o wyjeździe do Japonii. Jak pojechali pierwszy raz do Japonii, i się okazało, że publiczność tam tak dziwnie klaszcze. Po prostu 3 razy i wystarczy. I nie jest to absolutnie wyrazem tego, że im się nie podoba. Nie, po prostu no tak jest przyjęte i dla kogoś, kto na przykład jest przyzwyczajony do burzy oklasków albo do tego, że one są różne, to było takie dosyć dziwne wrażenie. Jesteśmy gotowi do tego, żebyście, a właściwie mam nadzieję, że wy jesteście gotowi do tego, żeby zagrać się na naszej antenie na żywo, więc jeżeli jesteście naprawdę gotowi, to spróbujmy. Tak. Tylko powiedzcie, co to będzie. Piosenka się ma na nazwę Jestem Niebieskie Morze. My mamy taki kompleks Słowacji, bo nie mamy morze. Dlatego my mamy kilka piosenek o tym, o morzu, żebyśmy jakieś to kompensowali. Żebyście je mieli, brak, tak? Żebyśmy mieli co sobą. Sobie. Cały czas. Jest cały to czas. Piosenka o miłości. Padamy.
komíny domov. V noci sme prosby ku hviezdám vstúpame s komínou domov. V noci sme hviezdy ku prosbám padáme komíny domov. Tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež, som ty z teba. Tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež, som ty z teba. Tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež, som ty z teba. Tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež, som ty z teba. Tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. A ty si môj celý, zo mňa predo mnou. Volám ťa teraz tu, vráť sa. Za mňa predo mnou volám ťa teraz tu, vráť sa domov. A ty si moja celá, za mňa predo mnou volám ťa teraz tu, vráť sa domov. A ty si moja celá, za mňa predo mnou volám ťa teraz tu, vráť sa domov. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. Som ty z teba, tvoja časť, čo tu stojí pred tebou, som ja tiež. A ty si môj celý, zo mňa predo mnou. Volám ťa teraz tu, vráť sa domov. No mam tylko jedną parę rąk, nie mogę mieć klatki za jednego słuchacza. Dziękuję bardzo. Oczywiście słuchaczy jest znacznie więcej. Bardzo wam dziękuję w Radiu Dom Kultury Longitel na żywo. Na Brechu trawa, 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 ale trawa to tak jak po polsku? Trawa czy coś innego? No, roślina jak tak, tak, trawa. Czyli gras, no, tak? No, no. Trawa. Ja tak. No tak, na Brechu, tak. To naprawdę skusicie mnie do tego, żeby chyba zagłębić się w język słowacki, bo wydaje mi się, że można się go bardzo szybko nauczyć. To zawsze dobrze znać więcej języków. Dzisiaj na żywo Longital w krakowskim klubie Migawka. Nie mogę przepuścić okazji, ponieważ w Radiowym Domu Kultury w tej audycji często bywają goście z różnych stron Polski czy świata i zawsze staramy się od nich uzyskać informacje na temat miejsc, z których pochodzą, więc czy na przykład moglibyście nam podpowiedzieć, że jeżeli wybierzemy się do Bratysławy albo w ogóle z Polski będziemy szukać jakiejś muzyki czy artystów słowackich, to na kogo zwracać uwagę? No, mi poza też, wami. Mi też prowadzi mi też witwornią, ma nazwę Sonko utwornią? Wytwórnie, tak. Wytwórnie. Ma nazwę Sonko Records. A Sonko znaczy słońce. Sonko. I tam jest, wydałeś, jak sobie powiem, jest 43 różnych płyt słowackich zespołów, z tego naszych 8. No tak. Jakby kto chciał znaleźć coś ciekawego w słowackiej muzyce, to przez waszą wytwórnię. To, żeby wydawać płyty, założyliście wytwórnię. To też jest taki element niezależności, ale też pewnie realnej oceny rynku. Dobrze, to namiary na wasze strony, na których także są namiarne wytwórnie, oczywiście u nas, na polskieradio.pl/3. Wystarczy wejść do artykułu, który opisuje dzisiejsze wydanie Radiowego Domu Kultury i tam te linki się znajdują. A na przykład poza muzyką?
Poza muzyką góry, lasy, Dunaj. No właśnie, bo nie powiedzieliśmy, że Longital to jest wzgórze, tak? No to jest, takie ma nazwę mało... dzisiaj długie dzieli, długie ciałki albo długie ogrody, coś takiego. I my widzimy z naszego domu Dunaj i już jest Austria. Już jest, no. Bardzo piękne miejsce. Bardzo piękne miejsce. Piękny widok, poetyka. Czyli nie można zajmować się czymś innym, jeżeli się mieszka w takim miejscu. Nie tak? Ma wyjścia. Słuchajcie, no to trzymam kciuki za waszą podróż, żebyście zdążyli do Krakowa. Bardzo wam dziękuję, że zechcieliście być naszymi gośćmi. Jak będziecie ponownie w Polsce, to zapraszamy na szlaku, gdzieś możemy się zobaczyć ponownie. No ja chciałabym bardzo podziękować za zaproszenie do audycji tej. Bardzo nam dziękujemy miło było za przybycie. I też chciałabym podziękować chłopakowi, co mnie pożyczył z Krakowa tą gitarę, bo my jesteśmy z elektroniką i tak elektryczne instrumenty to Sebak, dzięki. I też krakowska scena muzyczna, która nam pomagała z tym. I to jest bardzo ważny wątek, ale myślę, że wszyscy, którzy słuchali piosenki, zorientowali się, że w waszej muzyce elektronika także ma swoje miejsce. Więc oczywiście ta koncertowa wersja to była wersja akustyczna jak najbardziej, ale to tak zwykle bywa i fajnie, że te różne sytuacje są. Jak ktoś gra przy mnie na gitarze i jeszcze śpiewa tak jak wy, z takim zaangażowaniem, to od razu nabieram też takiej wiary, że jak pobiegnę do domu i chwycę za gitarę, to będzie to brzmiało równie dobrze. No ale zawsze warto mieć nadzieję, a na pewno jest tak, że muzyka jest międzynarodowa. Narodowym językiem, a ci, co śpiewają, to się od razu uśmiechają. Bardzo wam dziękuję. My dziękujemy. Dziękujemy bardzo.